Cześć. Jak zwykle staram się też pokazać pojedynek z perspektywy przeciwnika. No to zaczynajmy. Przeciwnik robi czandele, żeby przejść na czołówkę ze mną. Zwróćcie uwagę, jak mu prędkość spada. Pomimo tego, że leci ledwo 200 km i jazd, jest w stanie spokojnie się na mnie nakierować. No tyle, że ja na czołówkę to nie idę. Snaprolem wywijam się spod jego ostrzału. A przeciwnik, ponieważ energię stracił, przechodzi splitesem do low yo-yo i energię odzyskuje. To odzyskuje jej energii. Przepraszam. Odzyskuje jej ilości wprost niewiarygodne. No i kończąc to low yo-yo, próbuje się na mnie nakierować. Ja myślałem, że on w tym momencie energii ma mało i będę mógł w niego strzelić, ale się pomyliłem, dlatego znowu zaczynam snap role, aby uniknąć jego ostrzału. No i tym razem ja miałem energię po nurkowaniu dużą, dlatego odbiłem do góry. A przeciwnik robi kolejne low yo-yo, też odzyskując energię. W tym momencie leciałem po prostu pionowo do góry, chcąc, żeby tą energię wypalił. No i tu jest pięknie widać przykład ufowatości 45 w chwili obecnej. Sobie leci do góry i nie przeciągam. O, dopiero teraz. No, teraz. Kolej na moją okazję. Zaczynam go ostrzeliwać amunicją APIT, ale jak widzicie, nic mu się nie stało. I po kilku sekundach przeciwnik energię odzyskał. Ponieważ widziałem, że z jego energy retention jest coś naprawdę grubo nie tak, no to zacząłem go próbować przy pomocy nożyc zrobić. Ponieważ ze słabości K45, jakie pamiętałem, to jeszcze był roll rate kiepski, no i to zdaje się przynosić efekty. Kolejną mocną stroną K44 był manewr Hinerikomi z racji mocnego steru kierunku, ale jak się okazało, owszem, manewr wykonuje ciasno, ale kontrola nad samolotem w tym momencie pozostawia co nieco do życzenia, żeby się zrobił w takie miejsce jak potrzeba. No dlatego kontynuowałem robienie raczej generalnie nożyc, a Hinerikomi się wspomagają w momencie, jeżeli przeciwnik zyskiwał przewagę pozycji. No, to jest to, co mówiłem, że przeciwnik uwielbiał robić Immelmany na sztorc do góry na mnie. Tyle tylko, że taki sposób wykonywania Immelmana kosztował go bardzo dużo energii. No i na sprawę, że energię praktycznie natychmiast odzyskiwał. Dlatego kolejna część mojej taktyki to było wyciąganie walki cały czas do góry, w żadnym wypadku nie nurkowanie i tracenie pułapu.
Przeciwnik próbuje kolejnego Immelmana, znowu traci energię. I tym razem wystawia mi pilota na strzał, co nie omieszkam się wykorzystać. I w ten sposób wygrałem ten pojedynek. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Cześć!